postanowiliśmy z okazji ogrodów, Festiwalu Otwarte Ogrody, pokazać ludziom, czym są konie. Jaki jest koń, każdy widzi, to wiemy, ale nie są to zwierzęta oczywiste. Chcieliśmy pokazać, że to są zwierzęta, które są ciepłe, które są wartościowe, które wymagają od człowieka dużo cierpliwości i ta relacja konia z człowiekiem jest naprawdę relacją bardzo ciekawą. To jest relacja, nad którą trzeba pracować latami, która nie jest prosta i nie jest oczywista, ale naprawdę warto. Chcieliśmy zachęcić jak najwięcej osób do tego, żeby z tymi końmi nawiązała kontakt. Nie zawsze to musi być od razu jeździectwo. Czasem to może być taki kontakt, że przychodzimy, pogłaszczamy tego konia, poobserwujemy go. Konie dużo mogą nam powiedzieć o nas samych. Dlatego też zaproponowaliśmy takie warsztaty coachingowe, rozwojowe, podczas których obserwujemy konie i te konie nam pokazują, odpowiadają nam swoimi emocjami na nasze emocje. Tak naprawdę, żeby zostać jeźdźcem, trzeba po prostu chcieć. Trzeba mieć dużo samozaparcia, dyscypliny, cierpliwości. Trzeba oczywiście słuchać instruktora, który na pewno bardzo dużo może na początku przekazać. Przede wszystkim cierpliwość i wytrwałość, a poza tym może zacząć każdy. Stary, młody, wysoki, niski, nie ma to żadnego znaczenia. Wystarczy tylko chęć i cierpliwość, pracowitość. Co prawda jeździectwo kojarzy się z takim elitarnym sportem, ale oczywiście są możliwości, żeby jeździć też na przykład odpracowując jazdy w stajni. Nawet niekoniecznie u nas, po prostu w większości stajni takie opcje są. Wydaje się, że jest to sport drogi na pierwszy rzut oka, ale naprawdę jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś ma talent, możliwości, to na pewno skorzysta z tego sportu, nie wkładając w niego bardzo dużo pieniędzy. Stajnia w Podkowie Leśnej ma tradycję 50 lat, ponad 50 lat. Od 30 lat jesteśmy w tym miejscu, ale to jest 50 lat historii. I co ciekawe, wiele stajni okolicznych z województwa mazowieckiego wywodzi się właśnie z tej stajni, czyli czy właściciele, czy trenerzy, czy hodowcy zaczynali tutaj w tej stajni, nawet nie fizycznie na Głogu, wcześniej byliśmy w innym miejscu, ale to jest 50 lat tradycji i staramy się pokazać te 50 lat tradycji właśnie tutaj. Zaczynamy od ułanów, pokazujemy zdjęcia koni, no i opowiadamy o tym, jak teraz wygląda jeździectwo i jak można je zacząć. Informacji można szukać w internecie, na stronie internetowej www.tkkfpodkowa.pl albo u nas na Głogów 11 w Podkowie Leśnej. Zawsze jesteśmy otwarci, zawsze jesteśmy chętni, żeby odpowiadać na wszelkie pytania. Malowani, dokąd Bóg prowadzi, poprzez wielki wypalony szlak. Nie wiadomo, kogo powitamy, nie wiadomo, kogo będzie brak. Nie wiadomo, kogo powitamy, nie wiadomo, nie wiadomo, kogo będzie brak. Nauczyli was galopem lecieć, na paradach barwnym stoju stać i po stogach zbędne robić dzieci. Tylko nikt was nie nauczył, jak przed śmiercią wiać. I po stogach zbędne robić dzieci. Tylko nikt was nie nauczył, jak przed śmiercią wiać. Tamtej szarży żaden nie wyśpiewa. Padł ostatni jak ostatni liść. Wabim lecie zaplątany w krzewach, nadpalony, niewysłany twój ostatni list. Wabim lecie zaplątany w krzewach, nadpalony, niewysłany twój ostatni list. Dziś na ścianach szable zardzewiały, z dawnych czasów niepotrzebna broń. Tylko
go czasem ktoś zala wsypałem. Udowadnia cztery nogi miał łański koń. Tylko czasem ktoś zala wsypałem. Udowadnia cztery nogi miał łański koń. Yes. Dobry. Jeżeli jest do góry, ramionami do góry, szczęście zostaje. Możemy taką podkowę powiesić sobie na przykład przy wejściu do domu.